Po prostu mamy w Polsce do czynienia z łamaniem prawa, z łamaniem konstytucji przez prezydenta, przez panią premier, przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w jednej osobie. Przestępstwa konstytucyjne najwyższej rangi, łamanie zapisów konstytucji. I biorąc pod uwagę szereg zobowiązań, które Polska podpisała, zarówno wchodząc do Unii Europejskiej, która jest nie tylko wspólnotą gospodarczą, ale także pewną wspólnotą wartości, demokratycznych wartości, które opierają się właśnie na poszanowaniu litery prawa, to nie wyobrażam sobie, żeby Europa nie reagowała na takie sytuacje, więc myślę, że wcześniej czy później te sankcje się pojawią. Tylko czy, rozumiem, one się pojawią, tylko pytanie, czy opozycyjni politycy powinni iść przed tymi sankcjami z flagą unijną w rękach, tam 15-metrową, czy też iść z tyłu i trochę tak pomrukiwać, a nie mówiliśmy. Jest różnica, czy inspirujemy, czy tylko obserwujemy. Tak, rzeczywiście jest tu zasadnicza różnica. Znaczy ja bym absolutnie nie zgadzam się z tą retoryką przyjętą przez Prawo i Sprawiedliwość, że wszyscy, którzy podejmują temat Polski za granicą, są zdrajcami. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Wręcz odwrotnie, uważam, że jest to wymiar odpowiedzialności za polskie państwo i że trzeba rozmawiać o polskich sprawach. Przypomnę tylko, że Prawo i Sprawiedliwość także bardzo chętnie rozmawiało o polskich sprawach na arenie unijnej, w Parlamencie Europejskim. Przecież wywoływało dyskusje dotyczące chociażby wyborów samorządowych. Bardzo powiem szczerze, mierzi mnie, kiedy się stosuje podwójne standardy. Inne do polityków partii opozycyjnych, a inne do siebie samego. Absolutnie nie widzę niczego złego jakby w wywoływaniu tego tematu i w rozmowach na ten temat, na temat sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, ale uważam, że jednak te sprawy powinny być przede wszystkim rozwiązywane w Polsce i krokiem właśnie w tą stronę była nasza propozycja z zeszłego tygodnia, propozycja dochodzenia do porządku prawnego w Polsce, a mianowicie rozwiązania tego całego sporu, który mamy wokół Trybunału Konstytucyjnego, która zakładała trzy kroki. Trzy kroki, które są absolutnie zgodne z konstytucją, z polskim porządkiem prawnym, które są z jednej strony trochę ustępstwem politycznym, głównie w wymiarze czasowym, w stronę Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony trzymają się litery prawa. Propozycja, która zakłada w pierwszym kroku to, że zostanie opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku, bo bez tego nie możemy się posunąć naprzód. W drugim, że na opróżniające się stanowiska sędziów w Trybunale Konstytucyjnym partie opozycyjne, ale i partia rządząca nie zgłaszają nowych kandydatów, a następnie mamy mechanizm uzupełniania tych stanowisk w taki sposób, że będzie wchodził jedna z osób, które zostały na jesieni zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent będzie przyjmował ślubowanie od tych trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przez Sejm siódmej kadencji.